tutaj nie będzie niczym nowym jak... Dziś gościmy z kamerą na treningu Sudetów Gdzieś Mirowice. Z nami trener Łukasz Teszcz. Łukasz, witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Ciekawa, czeka nas chyba rozmowa, bo jesteście nieoczekiwanym liderem po trzech kolejkach. Jeżeli się nie mylę, to Boguszów Gorce pokonane, tak. Później AKS Szczegom, tak? I na koniec przypomnij mi... Błękitni Słotwina. I gdzie z kolegami tutaj w programie przed kolejką, żeśmy domniemali, że takim liderem będzie szczyt Boguszów Gorce, MKS Szczawno-Zdrój, a tu proszę bardzo, wasza praca wychodzi teraz na jaw. No, chłopaki się przyłożyli do treningów, udało się to w końcu poskładać. Trzeci sezon w tym klubie. Trochę mieszanki zawodników starych z Sudetów Gdzieś Mirowice, trochę się udało z Górnika Nowe Miasto pociągać chłopaków. Zaczęło to funkcjonować, chłopaki się zgrali między sobą i myślę, że fajnie się dotarli na boisku. Jeden za jednego, jeden za drugiego za pieprza. Robi naprawdę robotę dobrą i to fajnie zaczęło funkcjonować wszystko, tak? W końcu są taką całością, nie są pojedynczymi tam jednostkami, tylko w końcu są drużyną. Ale tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że to trwało jakiś czas, to nie było tak, że to się zrobiło w 2-3 miesiące czy pół roku, bo twoja praca tutaj to już ponad 2 sezony. Tak, dokładnie, no. Jestem teraz trzeci sezon, na wszystko jest czas. Przychodząc do tego klubu, no miałem klub tak naprawdę w rozsypce, ciężko było coś zebrać, było dużo znacznie młodych zawodników. Szlifowali doły tabeli gdzieś tak, tam, tak? Czasami brakowało ludzi do grania, sam musiałem chodzić na boisko grać, no i tak z roku na rok udało mi się nazbierać zawodników, gdzie już nie muszę się przebierać, jest 18-19 zawodników do grania, każdy z siebie dużo daje na boisku, no i w końcu to zaczęło funkcjonować fajnie. Przychodząc do tego klubu, fajnie się przychodzi tam, gdzie się wszystko układa. Ja przychodzę tutaj, zaczynałem tak naprawdę od zera, od samego początku, musiałem nowe zmiany robić, dyscyplinę w treningach, we wszystkim. No i od zera zaczynałem, tak. Ale wspomnijmy również o tym, że i sam wspomniałeś, że też chodziłeś, grałeś, ale to jak gra klub i jak grają chłopaki, to jest to, że z nimi też po pierwsze i grałeś wcześniej, tak, znacie się też z boiska, a dwa, że twoje ogranie w tych lokalnych ligach, znasz dokładnie drużyny, wiesz na co je stać i dzięki temu możesz się dobrze przygotować na każde spotkanie. No tak, no dzięki temu, że grałem z nimi wcześniej w Górniku Nowe Miasto, udało mi się ich tu pościągać po koleżeńsku, przyszli nam pomóc, no przyszli tak jakby trochę za mną gdzieś tam, pomóc klubowi, żeby było dobrze w tym klubie. Sprawdzasz, jak sobie radzą pozostali twoi konkurenci w lidze przed meczem? Jak grają, robisz rekonesans, żeby się przygotować? Czasami jeździmy na inne mecze, patrzymy, jak to wygląda, ale też musimy liczyć głównie na siebie, nie na kogoś, by ktoś tam gdzieś się potykał, czy coś tak robił. Patrzymy zawsze na siebie, jak my zagramy, jak my trenujemy. Liczymy na siebie po prostu. Sami dyktujecie warunki. Dokładnie. Chciałem właśnie jeszcze posłuchać chwilę twoją rozmowę z zawodnikami tuż przed treningiem. Mówiłeś bardzo ważną rzecz, że ten, kto wchodzi, nieważne, że wchodzi z ławki, ma zrobić więcej niż ten, który zszedł. Dokładnie, jest szeroka kadra, 18 osób i wpuszczając wypoczętego zawodnika liczę, że zrobi taką samą grę jak ten, który schodzi, że nie osłabia drużyny, a wręcz pomaga i wnosi nowe rzeczy na boisko, nową świeżość, tak? I uważam, że w tym klubie wszyscy są równi, każdy ma szansę wejść do pierwszego składu, rywalizują na treningach i na meczach. Każdy dostaje szansę, nie gramy gołą jedenastką, że 90 minut gramy tym samym składem, tylko wpuszczam, każdy zasługuje na grę moim zdaniem. Trenując tutaj, przyjeżdżając, poświęcając swój czas, zasługuje na to, żeby wejść na boisko. Każdym celem dla każdego z was jest kolejny mecz, czy celem jest już Liga Okręgowa i myślenie świadomie o tym? Tak daleko nie można sięgać, na razie gramy, tak? Staramy się jak najwięcej ugrać. Głównym celem założenia przed sezonem była pierwsza szóstka w tabeli tak naprawdę. No i do tego dążymy, nie sięgamy tak daleko, do każdego meczu podchodzimy tak samo, każdy mecz traktujemy jakbyśmy mieli 0 punktów, nie lekceważymy nikogo, czy przyjeżdża ktoś lepszy czy słabszy, podchodzimy tak samo wychodzimy z zaangażowaniem, z ambicją, z walką, naprawdę każdy walczy na tym boisku jak lewo każą piłkę teraz. Bardzo ci dziękuję. Na treningu Gdzieś Mirowic nie zabrakło oczywiście samego prezesa, Mieczysław Osiecki. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Zanim pozwolę i przekażę głos, zadam pytanie, to chciałem powiedzieć, że chwalą tak, że jest pan człowiek orkiestra, bez pana by ten klub nie istniał. Od koszenia traby przez porządki i wszystkie inne rzeczy, no, tylko pogratulować takiego prezesa. No niestety tak się zdarza, że no, jest 50, już można w tym klubie, jestem od 70
drugiego roku jako zawodnik. To mnie na świecie nie było. Jako zawodnik grałem tutaj w tym klubie do 2000 roku. Zakończyłem karierę tutaj wspólnie meczem Old Boys, gdzie nawet strzeliłem w zakończonym swoim karierę 4 brameczki strzeliłem. Piękne, to nawet ostatnio wspominali. No i prezesuję od 76 roku w tym klubie jestem. Cały czas prezesuję i to mówię tak. Zawodnicy trenują, ja koszę właśnie. Jutro będę kosił na boisku znowu, żeby przygotować je na następnego meczu. No i tak całe życie prawie spędziłem tutaj swoje, można powiedzieć. My rozmawialiśmy o Was w poprzednim programie przed kolejką, a propos infrastruktury, świetne boisko do, ja to boisko pamiętam za dziecka, że jeszcze trzeba było biegać pod górkę, tak. Główna płyta, ale też świetne boisko do treningów. Jest gdzie pracować, jest gdzie grać w piłkę, ale tam też koledzy narzekali, a przydałby się parking. Zgadza się, no nie mamy takiego terenu, bo teren tutaj, który jest z boku na naszego boiska, to jest teren prywatny. No ale na mecze tam otwieramy bramę, że tam wjeżdżają kibice i tak dalej. No tutaj, jak widzimy tutaj te boisko treningowe, to dzięki mojej tutaj, można powiedzieć, inicjatywie, galerię w Wałbrzychu jak budowali, to ponad 7 tysięcy samochodów było przywiezionych tutaj. Ten teren był tak nisko jak ta główna płyta. Podniesione tu jest. Tutaj własnymi siłami zbieraliśmy kamienie, to wszystko, trawę sialiśmy. No i tak ta płyta została tak dosyć względnie przygotowana. Także mamy, zaplecze mamy po prostu, oświetlenie, to wszystko tutaj widać, to jest robione tutaj, żadna firma nie robiła, te trybuny kryte własnymi rękoma robiliśmy, ja te murki tutaj wszystkie, stan surowy, koledzy pomagali przy zadaszeniu i to wszystko było robione, można powiedzieć, no ale dzięki też i finansom gminy, bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, żeby gmina nas nie sfinansowała i nie dotowała po prostu klubu, no to ten klub nie istnieje, bo nie mamy sponsorów tutaj na wsi takich, żeby nas jak gdzie indziej sponsorują. Zawodnicy grają, jak to się mówi, za kiełbaskę, bo nie stać nas na płacenie, ale są zadowoleni. Wspólnie mamy zakończenia różne i tu się spotykamy z całymi rodzinami, przychodzą żony, narzeczone i tak dalej. I to jest, ja tak uważam, że to jest tak jak rodzina. Zawsze powiedziałem, że ja ich wszystkich szanuję, bo nas jest garstka i też tak powiedziałem, że to jest jak moja rodzina. Na koniec chciałem też zapytać, bo pewnie nie jedno pan widział w rodzimych ligach przez tyle lat, kiedy klub tutaj jest i istnieje, funkcjonuje, ale to, żeby był po trzech meczach niekwestionowanym liderem, zdarzało się? Znaczy się, jak żeśmy robili awans 2014 rok, 2014-2015, to czy można powiedzieć tak jak teraz 2024-2025, może się coś powtórzyć ta data, bo to końcówka, czwórka i piątka, że zdobyliśmy wtedy chyba i dwie porażki ponieśliśmy, ale zwycięstw było bardzo dużo, ponad 100 bramek strzeliliśmy, no i pewnie awansowaliśmy wtedy do tej ligi okręgowej, co było moim marzeniem. Czy teraz takie marzenie jest w tym roku również? No, można powiedzieć, to jest dopiero początek sezonu. Liga jest mocna. Liga jest mocna. Ja się nie podniecam i tu już ich sprowadzam na ziemię po prostu, żeby nie było euforii, że 3 mecze się wygrywa, jesteśmy liderem. Bo to dopiero 3 mecze, a jest 30 meczów, czyli jeszcze jest kupa sezonu przed nami. Ale po takim kryzysie przez ostatnie lata, które mieliśmy 4 lata chyba, broniliśmy się, można powiedzieć, tak szczerze przed spadkiem. No to teraz, no jestem dumny po prostu, że po 3 meczach ta drużyna się troszeczkę wzmocniła. Mamy już zawodników, na treningach uczestniczy, tak jak w tamtym tygodniu było po 20 ludzi. W tej chwili to też pracują, bo to za granicą pracują od nas zawodnicy. Pracują w firmach prywatnych, no i to nie jest tak czas. Łatwo. Tak, ja uważam, że rodzina jest ważniejsza niż piłka, no ale oni chcą pogodzić i rodzinę, i piłkę, no i ja mam szacunek dla takich zawodników. Na koniec nie zaprzeczy pan, że dobry trener to podstawa? Oczywiście, no mieliśmy trenerów różnych, ale taką pracę w tej chwili, jaką wykonuje Łukasz, to już mówiłem wcześniej i na zakończeniach sezonu mówiłem i oficjalnie przy wszystkich, że to jest praca wykonywana sumienna, bardzo dobra i zawodnicy podchodzą do tego z szacunkiem, trener do nich podchodzi naprawdę z takim wyrozumiałym słowem, umie z nimi porozmawiać i to cieszy. Dziękuję bardzo. Też dziękuję bardzo. Cała historia naszego klubu. Każdy zawodnik, chociaż który jeden mecz rozegrał, jest wpisany na tą listę. W tej chwili tu jest już ponad 200, ponad 300 prawie zawodników, którzy od 78 roku to jest cała historia. Rzuty karne, kartki, to zostaje żółte, czerwone, wszystko to jest wyszczególnie. Historyczne zdjęcie, 14 czerwiec 2015 rok. Pomogę.
mogę Wam zasponsorować nasz proporcik 60. Super, lecia. Zapraszam. Akurat mam w tej chwili tutaj jeszcze... To chętnie do studia weźmiemy, powiesimy go w studio. Dzięki.